pyszności w zamian za zakrętki, warsztaty dla miłośników rolek, joga na trawie oraz prezentacje sztuk walki. To wszystko czekało na uczestników drugiego w tym roku świętochłowickiego śniadania na trawie. Tańczyliśmy, jedliśmy. Bawiliśmy się. I o to właśnie chodzi w tych spotkaniach. Śniadanie to doskonały pretekst, aby wspólnie spotkać się i promować aktywność sportową w przestrzeni miejskiej. Fajnie, że przyszli ludzie, że chcą się z nami bawić, że chcą też poznać, bo dzisiaj akurat taekwondo, widzę, że joga jest, więc generalnie, że chcą troszeczkę, nie wiem, poćwiczyć, pobawić się, spędzić z dziećmi przede wszystkim czas, to jest właśnie najważniejsze. Drugie z cyklu czterech spotkań przyciągnęło pasjonatów aktywnego spędzania wolnego czasu, którzy mieli możliwość spróbowania nowych form ruchu. Fajna okazja, żeby poznać różne dyscypliny sportowe, co w tym momencie myślę, że jest dość ważne u młodych ludzi, ponieważ mamy tą erę telefonów, komputerów i tak dalej. No, coraz większy problem z otyłością u dzieci. Ja myślę, że taki ruch to też jest fajny sposób na integrację, zabawę między ludźmi, żeby się poznać po prostu. Można spokojnie, powolutku coś zrobić dobrego dla siebie, coś zrobić dla ciała, można pooddychać, poczuć się, że się jest w naturze, można sobie przyjemnie porozciągnąć ciało, można poczuć, że się w ogóle ma, że się jest i coś dobrego dla siebie zrobić, bo joga jest nie tylko dobra dla ciała, ale i dla umysłu. Czułem się skręcać lepiej, bo wcześniej moje skręcanie wyglądało tak, że to było takie jakby kawałkami, a tutaj od razu płynnie. No i też uczę się, albo na pewno się nauczę przeplatanki. Ofertę kulinarną i sportową tradycyjnie już przeplatały kwestie dotyczące bezpieczeństwa. Sporą popularnością cieszyło się znakowanie rowerów przez strażników miejskich. Chodzi też o to, żeby mieszkańcy mieli taką dodatkową pewność, mając rower, że będzie oznakowany. No po pierwsze mamy nadzieję, że nie dojdzie do żadnej kradzieży, a jeśli już do tej kradzieży dojdzie, to będzie istniała szansa odzyskania tego roweru. Wszystkie rowery są znakowane, posiadamy bazę danych, więc będą u nas przechowywane w bazie danych. Podczas kontroli drogowych również będziemy sprawdzać, czy oglądać te rowery, które będą kontrolowane. No więc mamy nadzieję, że wpłynie to pozytywnie na bezpieczeństwo. Pozytywnie na mieszkańców bez wątpienia wpływają też wspólnie spędzone chwile na świeżym powietrzu. Jest to jakby pokazanie ludziom, że no, tak naprawdę w dobie komputerów, telefonów i tej naszej cywilizacji zapominamy o tym, żeby troszkę się poruszać, żeby gdzieś tam jakoś znaleźć czas dla siebie. No wiadomo, to jest przydatna rzecz, ale czasami zapominamy o tym i siedzimy w domu, siedzimy przy tych komputerach, a wystarczy wyjść. Kolejne okazje do wspólnej zabawy na terenie Osir Skałka już 6 i 20 sierpnia. Musicie tam być!